Oczywiście pogratulowałem panu marszałkowi Grodzkiemu, który jest z tego samego regionu, z którego ja pochodzę, z Pomorza Zachodniego, o którym tak pięknie mówi. Pierwsze wystąpienia nie tylko marszałka, ale także Platformy Obywatelskiej i innych klubów opozycyjnych pokazały, że wydaje się, że jest chęć tego, aby zerwać z tą totalną opozycją, tak jak to było przez ostatnie cztery lata, że totalnie krytykowano wszystkie działania PiSu. Wiele z tych wystąpień wskazywało na to, że będzie inaczej, chociaż już po wyborze pana marszałka, to co się działo w Sejmie, wykorzystanie do celów partyjnych, odśpiewanie hymnu w Sejmie przez Platformę Obywatelską, to pokazało, że jednak po południu całkowicie inaczej wyglądał Sejm niż przed południem, kiedy były te zapowiedzi. Ale my je przyjmujemy z, z takim z dobrze, przyjmujemy je tak, że, że, że jeżeli tak będzie, to Polskie państwo i Polska na tym zyska, jeżeli ten spór polityczny będzie wyglądał inaczej niż przez ostatnie cztery lata. Jeżeli chodzi o, o pana marszałka, te pierwsze jego wypowiedzi, pana marszałka Grockiego, bardzo przypominają mi prezydenturę pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. I w tej chwili to będzie taki czas, gdzie, po, gdzie tak naprawdę zobaczymy po owocach, czy to będzie nawiązanie do tej prezydentury, takie wielkie słowa, trochę poetyki w tych pierwszych przemówieniach. Pytanie tylko, co z tego będą mieli Polacy, bo my przez te cztery lata pokazaliśmy, że trochę zmieniliśmy sposób rządzenia, postrzegania Polaków na polityków właśnie, że w moim przekonaniu prawo i sprawiedliwość to tak zmieniło, że... Dziś Polacy wiedzą, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość coś zapowie, to to zrealizuje, że jest władzą taką, która jest wiarygodna, która ma wpływ na życie zwykłych Polaków, że realizujemy te programy, które mają wpływ na życie zwykłych Polaków, bo przez lata właśnie było tak bardzo dużo poetyki, bardzo dużo pięknych słów, bardzo dużo pięknych przemówień, a nic za tym nie szło. Dlatego pod tym względem mi to przypomina prezydenturę Bronisława Komorowskiego, a zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. No dobrze, panie proszę, a jak kwestia dotycząca tej zapowiedzi wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w kontekście listu. Trójki senatorów, którzy krytykowali bardzo mocno rząd Beaty Szydło i wspominali o trosce dotyczącej praworządności, jeszcze paru innych rzeczy, które były w centrum konstytucja, w roku. Konstytucja, konstytucja jasno stanowi, artykuł 146 o prerogatywach prezydenta, 100, 133 o prerogatywach rządu, że to rząd rząd prowadzi politykę zagraniczną. Oczywiście marszałek reprezentuje, reprezentuje Senat na zewnątrz, ale musi pamiętać o tym, że ta polityka jest kształtowana przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, który jest dziś rządem prawa i sprawiedliwości Mateusza Morawieckiego, rządem wszystkich Polaków, ale kształtowany przez konkretne środowisko polityczne w Polsce.